Witajcie! No jak widzicie, 60 na kołach, założona, przodek po remoncie, wszystko zrobione. Tu znalazłem jeszcze, co wam mówiłem, ten przód nowy, to też założony. Śruba tutaj w ten ściągacz wkręcona, żeby tam żaden brud się nie dostawał. Wszystko zrobione. Jedno co, to trzeba przy skrzyni jeszcze ustawić te zamki, bo biegi bardzo ciężko wchodzą. Tu widzicie już założony ten przód. Na razie tak, o, tylko zakręcony na parę śrubek, bo jeszcze trzeba maskę przykręcić i nie trzeba było, ale chodziłoby o to, że tutaj było bardzo trudno wrzucać biegi i przez to proszę, ja was przykręciłem tutaj tą blachę, ale jest jeden numer, widzicie, tutaj to ociera bardzo mocno i to jest problem, a to dlatego, że tutaj ktoś to przyspawał, bo normalnie tu powinny być fres, tu widać jeszcze nacięcie, opaska i to skręcone, wtedy by się regulowało do przodu o ząbek, do tyłu o ząbek i tak dalej. No ale jest to tak jak jest. No i zastanawiam się teraz, czy tutaj nie wyciąć tego paska, czy kupić to, ale no zobaczymy w każdym razie, bo tutaj zobaczcie, to jeszcze nie dochodzi, a to jeszcze trzeba pociągnąć, więc tutaj bym musiał to spory kawałek taki wyciąć. Zastanowię się, zobaczymy, co chłopaki przyjdą, powiedzą, co z tym zrobimy, ale jest. To w każdym razie tyle. Właściwie na dobrą sprawę mógłbym maskę już zakładać, bo na razie będę zakładał tą czerwoną. Oczywiście parę rzeczy zmienię, poprostuję ją trochę, na razie taka będzie. Kupię tylko tutaj tą siatkę. Ekran ten wyrzucę, tylko założę ten, bo ten tutaj dołem jest ładniejszy, tutaj górą, tam go może poklepię, coś porobię i jakoś tam się może to poukłada. Zobaczymy, czy nie założę właśnie jeszcze tutaj tego środka, bo tu jest jeszcze beleczka, to by fajnie wyglądał ten napis Ursus, chociaż on był w 355 i w pierwszych 60, też 30 go miała tą beleczkę, a ta 60 już tego nie miała, ale to jest taki fajny gadżet, więc myślę, ten tu bym wstawił siatkę po prostu od czegoś, od jakiegoś tam chyba coś bym znalazł, od jakiegoś Ursusa 25 albo czegoś, nie wiem, zobaczymy, żeby to jakoś wyglądało, albo kratkę, no jeszcze zobaczymy, kupię. To tyle, ale w każdym razie teraz zajmuję się skrzynkami. Tu widzicie, zaraz to wytnę, ten dół wstawię, blachę wyklepię i tak dalej, to wytnę i będzie dobre. Potem tutaj ten złom w tej chwili, który jest, przestanie być złomem, ponieważ też to naprawię. Widzieliście, miałem te nowe puszki, ale tamto to wszystko z papieru, że aż po prostu nie chciało się tego montować. Mówię, lepsze te stare złomy. Gruba blacha, jest przynajmniej za to złapać, a nie tak jakieś takie nie wiadomo co, no. Oczyszczę, wymaluję, będzie ładnie wyglądało. No to zabieram się do roboty. No i całkiem szybko poszło, ten złom tutaj już, a tu jeszcze muszę go dociąć, teraz jeszcze tylko tu przytnę i zaraz będzie puszka do czyszczenia, zobaczymy co i jak, blachę mam, dognę, poklepię, wszystko zaraz wyprostuję. Tu już są blachy, cyk, mamy puszeczkę, zaraz do prostowania będzie git. Ale żeby było jeszcze lepiej, to weźmiemy ją tam na ten stół. No ale powiem wam, tak się cieszę, że ta 60 wreszcie stanęła na kołach, że głowa boli, bo długo to trwało. No wiadomo, ja się tam nie znam na tej robocie, robiłem co mogłem sam, chłopaki też bardzo dużo pomagali. Bo bez nich to bym naprawdę tutaj nic nie zrobił, chociaż nawet takie głupie rzeczy jak przykryć. Co wam jeszcze powiem a propos tej 60? Tutaj teraz ten przód, co dzisiaj znalazłem. Tak, dzisiaj, bo dzisiaj to nagrywam drugi z kolei film. To tutaj nie pasowało, to było zwężone po prostu. I teraz i tak, ja chciałem, to dociągnąłem to do siebie. I Andrzej zakręcał te śruby, inaczej to by nie dało rady. Nie miałbym jak tego zrobić, żeby to naciągnąć, a drugą ręką wkręcać. No.
Także tu już jest fajnie. No bardzo się cieszę, że ta 60 złożona. Oczywiście teraz tak, zdejmę jeszcze te, bo tak się na chwilę od tej puszki. To muszę ten pedał wyprostować, więc zdejmę to i będę go tutaj wyprostował na imadle. Pompki do wywalenia, tu wszystko po prostu do rozebrania. Tu jeszcze widzę, to jest krzywy no, wałek od blokatora, ale zobaczymy, może go się da wyprostować, żeby było dobrze i będzie wszystko jak należy. No. To tak na marginesie, jeśli chodzi o tą 60, ale my wracamy do tego. Potrzebny jest tylko, o tak, to mi będzie potrzebne i młotek będzie mi potrzebny, bo bez młota nie robota. Ale tu miałem chyba ten młotek, a może ten, bo tam, kurczę, ten, szkoda, ten dwukilowy gdzieś poszedł. Aha, no i oczywiście jeszcze jak przy żelastwie robię, to tutaj wymaga to wszystko porządku, teraz widzę. Muszę się za to zabrać, żeby poukładać na tym stole, bo już za chwilę sam nie dojdę do tego, gdzie jest co. No ale teraz tą płytę wezmę, żeby prostować. Fajny kawałek żelastwa się na złomie trafił. O, i do takich rzeczy jak znalazł. Widzicie, i zaraz tu wszystko będzie. Skrzynka będzie jak nowa. Trzeba tak wysunąć. No zobaczcie, teraz tutaj sobie to jakoś trzeba. Tu będzie lepiej. No trochę pokombinować muszę. Trochę powiem wam, że to waży. Teraz ta strona. Dobrze. Tu jest ok. Teraz z tej strony to trzeba podubać. Tu będzie gorzej, ale do zrobienia. Aha, bo to jest jeszcze zawinięte. Zawinięte? Nie zawinięte. Już i tak oczyściłem, słuchajcie, tą skrzynkę. Ale tu widzę, że tu jeszcze jest tragedia.
No powiem Wam, że w porównaniu z nowymi, to tamto to są blaszki po prostu, blaszki, słowo honorowe to są zwykłe blaszki i dlatego je po prostu oddałem. Bo papierowe skrzynki, po prostu mówię, nie, bałem się nawet, że nie wytrzyma wagi akumulatora, taka skrzyneczka tamta z tych nowych. O połowę blacha cieńsza od tej. Dobrze, teraz trzeba tutaj to podklepać. Jedna skrzynka wstępnie przygotowana. Teraz wymierzę do niej blachę tutaj spodnią. Tak trochę zawinę do środka na ściankę, tak za 3 cm z tej strony to samo. Tu wyjdzie pod te ranty z jednej i z drugiej strony. Heftnę to i będzie gitara. No a potem oczywiście jeszcze od środka pomaluję minią. Zewnątrz jest odtłuszczone. Wewnątrz jeszcze doczyszczę to i przemaluję minią, a potem już będzie. No jak trzeba. Jeszcze tylko będę, wiadomo, spodem trzeba będzie dziury powiercić, żeby woda miała gdzie odpływać, ale to już są szczegóły, drobiazgi. Idę ciąć blachę. No, skrzynka już zrobiona, pomalowana podkładem. Podkładem, no minią. I w środku to samo. Także tu, jak mówiłem, byłem u kolegi. Zagiął mi tutaj te dwie blachy z obu stron. Jeszcze tylko, jak to wyschnie jutro, powiercę tutaj z 5 dziur, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby był ten odpływ wody taki w razie co. No i praktycznie skrzynka gotowa, a wyglądała przecież tak. Nieźle, co? Zabiorę się i za to i będzie też wyglądała porządnie. O, tu mam jeszcze właśnie jeden spód do tej drugiej. Tu widzicie, porządnie to nagięte, blacha gruba, jedynka. Także to wytrzyma, nie taki papier, co tam chcieli teraz produkują takie nie wiadomo co. No, to tyle z dzisiejszego filmu odnośnie skrzynek. Oczywiście nie. Resztę dogram. Tak. Druga skrzynka już pomalowana, oczyszczona. Widzicie tutaj trochę dziur. To jest drobiazg, bo tu jest konkretna blacha. Przygotowana, już pomalowana. Ona była wczoraj już zrobiona. Tą dopiero teraz malowałem. Więc później po prostu założę to od środka. Wkrętami to zobaczymy po prostu, czy to na wkręty, czy też na śruby szóstki, powiedzmy, to zrobię. I zabiorę się do malowania w szarości, tak jak dosłownie będzie, tak jak będzie cały korpus. Tu jeszcze Wam pokażę, to oczyszczę, gdzie te skrzynki wchodzą, z jednej i z drugiej strony od spodu i to już pomaluję na gotowo szarym kolorem. Myślę, że powinien to zrobić w piątek. W piątek zapowiadają fajną pogodę. Więc mam nadzieję, że to będzie akurat po prostu taki dzień do malowania. Mówię, to tylko kawałek. Tu, gdzie będzie potem trudno dojść, to sobie pędzlem pomaluję. Tak samo tutaj te zwolnice, jak już będą na wierzchu, też widzicie, bo tutaj tego pełno badziewia jest, to oczyszczę. Tu są te sporniki, widzicie, też wcale nie fajnie wyglądają. I zaraz je będę też czyścił, prostował. Minia mi się skończyła, więc muszę pojechać kupić puszkę farby, potem ten cały badziew, ten smar, co tutaj po prostu został, zbiorę na łopatę i to posprzątam, bo nie ma, to jest po prostu, to jest, ach, szkoda gadać, po prostu tyle czasu, takie rzeczy po prostu, żeby to nie myć, nie wiem, było w zakładzie czy coś, po prostu wziąć karchera i tak, ale to nieważne. No i oczywiście, jeżeli nie będzie, aha, bo jeszcze dzisiaj zobaczymy, może zwolnice pójdą, a jeżeli nie, no to też idą błotniki do roboty. Oczyszczę tam gdzieś, widać, że one są takie połamane, odspawane czy coś po prostu, no to tym się też zabiorę, bo nie mam innych. To wyprostuję, doklepię. Tutaj to samo, przyłapię, heftnę i ten. Tu te śruby poobcinam, powywalam to wszystko, bo tu też przyjdzie ta skrzynka, ona tam leży. Też zrobię jej taki sam spód jak z tej blachy, bo mam jeszcze tej blachy trochę. No i co? No i czekam na chłopaków, może będą mieli chwilę czasu, podskoczą, to byśmy zdjęli zwolnicę. No a jeszcze muszę się zabrać do przymierzania, słuchajcie, odkręcenia tego koła. Wczoraj jeszcze psiknąłem tutaj substancją. No a tymczasem zabiorę się do tych wsporników. Także jak je wyczyszczę, też Wam pokażę, jak wyglądają. Widzicie, jak wyglądają teraz? Zobaczycie po oczyszczeniu. Przyzwolenie, No. zatem
Na Tak ten wygląda wypadek jeden ze mają taką wspórników. możliwość. Oczywiście nie Nieźle, zawsze. co? Dodaje wójt Michniewicz. No ale W przypadku, gdyby któreś z dzieci ja go zostało chore, wyprostuję. Słuchajcie, w dziecko zostało porównaniu, znaczy takie poinformowane, wstępne ofiarze czyszczenie tutaj było, poinformowane zostaną ale przez służby w sanitarne i porównaniu z medyczne. tym, co było te nowe, to po prostu tragedia. Blaszki po prostu. No, tu już jeden wspornik wyczyszczony, widzicie. Jeszcze tylko muszę go odtłuścić i go pomaluję. Też wyglądał podobnie. O, tu w wiaderku pozbierałem ten brud, przepraszam. No teraz do tego. No wiem, jak to ma wyglądać, w razie czego tam przymierzę pod ciągnikiem, to musi wszystko pasować. No jest to, zobaczcie, no super, ale skoro się zdecydowałem na prostowanie tego niż tamto, to możecie sobie wyobrazić, z jakiego tamto jest materiału wykonane. Tu mamy blachę, no nie wiem, dwójkę chyba, no. Także to, a tam nie wiem, czy jedynka nawet jest. Także bałem się naprawdę, czy to utrzyma akumulatory tamto dziadostwo. No to tyle, w każdym razie działam dalej. O, tu skrzynki już powoli schną, fajnie. Radyjko gra. Można robić. Będzie malowanie skrzynek specjalnie opracowaną przeze mnie techniką. Dobra, to na tyle. Jedziemy załatwiać sprawy.